reprezentacji Niemcu, który reprezentuję. Komendę Wojewódzka Ochotniczych Chłopców Pracy jest z nami pan komendant wojewódzki, pan Jerzy Cypryś oraz Zespół Sztuk Technicznych w Niemcu, który reprezentuje dyrektor szkoły, pan Mariusz Wojciechowski. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości. Wszystkich państwa, samorządowców powiatu mieleckiego, radnych, partnerów rynku pracy, pracodawców, bezrobotnych, poszukujących pracy. Witam państwa na drugiej edycji Mieleckich Targów Pracy. Oprócz 50 wystawców, którzy są zgromadzeni tutaj na auli i obok auli Zespołu Sztuk Technicznych, mamy jeszcze imprezy towarzyszące, na które chciałbym państwa serdecznie zaprosić. Szanowni organizatorzy, wszyscy uczestniczy tego szczególnego spotkania. Myślę, że szczególnym znakiem tego dzisiejszego spotkania jest ten gwar, który dochodzi z sali, ponieważ w tej sali to znaczy, że jest czyniona praca, w ramach którego są kojarzeni pracodawcy, pracownicy i ewentualnie przyszli pracownicy. Powiedziałem, że jest to szczególne spotkanie. Spotkanie między pracodawcą a potencjalnym pracownikiem. Życzę wszystkim, aby to spotkanie przyniosło wszystkim korzyść, dlatego że jest możliwość poznania oczekiwań pracodawcy, ale także poznania predyspozycji pracowników. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Rzeczywiście tak jak pan komendant powiedział, przejakuje to najważniejsze. Widać, że jest bardzo dużo dostawców, widać, że jest duże zainteresowanie ze strony potencjalnych pracowników. Także okazuje się, że tego typu inicjatywy są nadal potrzebne i takie spotkania, gdzie jest skojarzenie pracowników, jest bardzo potrzebne. Szanowni Państwo, jak postaram się krótko, bo jak koledzy mówili, ja to mówię, że to jest jarmark dzisiaj, ale jarmark prac. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny, drugi raz z rzędu pod przewodnictwem pani dyrektor, pani Reni Silenbach, organizowane są targi prac. To właśnie my pokazujemy, że pracodawca wychodzi do pracownika. Na te czasy czekaliśmy długo, ale doczekaliśmy się. Chciałbym tutaj właśnie podziękować pani dyrektor, całą służbą z Urzędu Pracy. Gorące podziękowania chciałbym złożyć również panu dyrektorowi Urzędu Pracy Wojewódzkiego. Bardzo dobra współpraca, projekty, które piszemy. Jakieś 2-3 tygodnie temu prezentowaliśmy jako powiat mielecki w skali kraju naszą szkołę, nasz projekt wyrzucamy na zawodowcy. Dzisiaj pracodawcy wychodzą, będą wyciągają ręce, bo młodzież, która kształci się w naszych szkołach, te szkoły coraz robią się coraz piękniejsze. Panie starosto, panie przewodniczący, panie dyrektor, szanowni państwo, jest niezwykle miło, że pani uczestniczyć. Gratuluję pani dyrektor tej pięknej inicjatywy i organizacji. Wiemy, że każdy rok się cieszyły tym takim doskonałym zainteresowaniem pytaniami, czyli jak się tym zainteresowaniem cieszą w tym roku. Także pani dyrektor gratuluję. Również Mielec to jest takie miasto, drugie przemysłowe po Rzeszowie, które są w Kierwackim, ale no, cieszymy się, że pracownicy nie mają problemu ze zakresu pracy. Jest bardzo dużo ochrony. Ja się życzę i pracodawcom, i pracownikom, żeby mogli dzisiaj znaleźć nowego pracę ze sobą. Wszystkiego dobrego.